Dzień dobry, Beata Ziółkowska-Seńku. Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Gościem rozmowy jest pani Beata Moskal-Słaniewska, kandydatka na prezydenta Świdnicy z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam Panią. Dzień dobry Państwu. Pani Beato, start w wyborach na fotel prezydenta to odważna decyzja, jeśli oczywiście traktować ją poważnie. Co czy też kto przekonało Panią do podjęcia tej decyzji? To bardzo trudna decyzja, to wielkie wyzwanie. I tu nałożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, ta decyzja dojrzewała gdzieś we mnie, a wynikała ona z niegodzenia się na to, w jaki sposób w tej chwili zarządzane jest miasto. Więc po pierwsze, była to decyzja moja. Po drugie, otrzymałam bardzo duże wsparcie od wielu moich przyjaciół, od wielu kolegów z różnych środowisk, które też chcą, żeby Świdnica była zarządzana, by rozwijała się inaczej niż w tej chwili. Ale to, co dla mnie było szczególnie ważne i co było tą kropką nad i, to było wsparcie, jakie uzyskałam od swojej rodziny, od swojego męża, od swoich synów, od swojej pasierbicy. To oni przekonali mnie ostatecznie, że warto i obiecali, że będą mnie wspierać w tych staraniach i tak się rzeczywiście w tej chwili dzieje. W Świdnicy chce Pani wiele zmienić, ale nie jest Pani świdniczanką, choć wiele lat temu los rzucił Panią tutaj. Jak to było? Tak, to było takie zrządzenie losu trochę przypadkowe. Mój przyjaciel, kolega ze studiów, Witek Tomkiewicz, zaprosił mnie do Świdnicy, ponieważ była wtedy propozycja pracy, to była praca w Wiadomościach Świdnickich. Przyjechałam tutaj we wrześniu 90 roku i po prostu zakochałam się w tym mieście od pierwszego wejrzenia. I wtedy postanowiłam, że będzie to moje miasto, że zwiążę się z nim, mam nadzieję, że na zawsze. A no właśnie, wspomniała Pani o tym, że jest dziennikarką, więc jest Pani od wielu lat osobą publiczną. Natomiast od 4 lat piastuje Pani stanowisko radnej miejskiej w Świdnicy z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nigdy wcześniej nie była Pani związana z żadną partią, ani z tym ugrupowaniem. Dlaczego akurat z tego ugrupowania startowała Pani 4 lata temu, 3 lata temu? A kiedy wiadomo, że jest to ugrupowanie będące od 11 lat w opozycji do Wspólnoty Samorządowej i Wojciecha Murdzka? Startowałam z tego ugrupowania, ponieważ pasuje mi program, ponieważ miałam dużo szacunku dla byłego prezydenta Adama Markiewicza, którego dokonania dla Świdnicy są bardzo wymierne, bardzo konkretne i bardzo przydatne, pożyteczne dla mieszkańców. I już wtedy miałam krytyczny pogląd na temat tego, jak miastem zarządza Wojciech Murdzek i poprzez pracę w Radzie chciałam na to wpływać. No, bycie radną opozycyjną nie jest rzeczą łatwą, nie jest rzeczą też bardzo przyjemną, ale myślę, że byliśmy taką opozycją bardzo merytoryczną, która potrafi rzeczywiście wytykać błędy, pokazywać uchybienia. I przyszedł chyba czas, żeby w końcu to zmienić. Ale czy uważa Pani, że te mijające 3 lata to jest wystarczające doświadczenie samorządowe, by móc samodzielnie rządzić miastem? Ja z samorządem jestem związana od 90 roku. Przyjechałam tutaj do pracy w Gazecie Samorządowej i właściwie cały okres tych 20 lat przepracowanych w dziennikarstwie to była praca z samorządem. Zaczynałam od tego, że pierwszą rzeczą, jaką przeczytałam po przyjeździe do Świdnicy, była ustawa o samorządzie, którą wręczył mi Andrzej Lepak-Przybyłowicz, ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej. Poza tym, no nie jestem bytem samodzielnym. Wiadomo, że współpracuję z wieloma osobami, które w różnych dziedzinach mają merytoryczne przygotowanie do tego, żeby mnie wspomóc. No to przejdźmy właśnie do Pani programu. On w większości jest oparty na dziś występujących niedostatkach w danych dziedzinach życia. Nie widać tam jakiejś rewolucji. Czy myśli Pani, że to wystarczy, by przekonać do siebie i do tego programu ludzi? Pisze Pani tak, mamy wysokie zadłużenie miasta, więc jak chce je Pani zmniejszyć? Świdnica jak dotąd pozyskała bardzo mało pieniędzy unijnych. Jak ma zamiar Pani to zmienić? I coś takiego, takie sformułowanie wyboldowane, przywrócić służebną rolę prezydenta. Czy uważa Pani, że tak dzisiaj nie jest? Zacznijmy od tego pierwszego, czyli od finansów. Pan prezydent Wojciech Murdzek uprawia
bardzo zaawansowaną księgowość kreatywną i my tak naprawdę ciągle jesteśmy zwodzeni, ciągle nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi, jak to zadłużenie i związane z tym obciążenia wyglądają. Wiemy, że są to kwoty wielomilionowe, że te kredyty, które zostały zaciągnięte na rzeczy naszym zdaniem niepotrzebne. Na przykład? No ja bardzo krytycznie podchodzę do inwestycji pod nazwą Centrum Przesiadkowe, które nie jest żadnym centrum przesiadkowym. W Świdnicy nikt się nie przesiada. Przez Świdnicę jeździ nieco ponad 20 szynobusów na krótkich trasach, około 150 osób dziennie przewija się przez ten, nazwijmy to, dworzec. Budynek i cała infrastruktura wokół przebudowane ogromnym kosztem. Niczemu właściwie dziś nie służy. Mamy puste przestrzenie, które... No, ładnie to wygląda. No, ładnie wygląda, tylko ja orientowałam się, w Polsce mało było samorządów, które zdecydowały się na przejęcie dworców kolejowych. To PKP w większości miast na swój koszt przebudowało dworce i dopiero wtedy na mocy jakiejś umowy użyczało je miastu, czy przekazywało w dzierżawę, czy wspólnie zagospodarowywano te budynki. Natomiast tu Świdnica wzięła na siebie cały ciężar remontu. Pytanie po co? Czemu to ma służyć? Prócz tego, że mamy ładny budynek. Ale stało się, więc jak to zadłużenie miasta krok po kroku obniżać? Trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się i wyeliminować z budżetu to, co jest niepotrzebne, a to, co jest przede wszystkim dla mnie zupełnie rzeczą zbędną, zupełnie niepotrzebną mieszkańcom, to nakłady na PR, na promocję nie miasta, na promocję prezydenta. To jest naprawdę zbędne i tego mieszkańcy nie oczekują, a to jest wiele milionów rocznie. Natomiast pytała pani o inną bardzo ważną rzecz, mianowicie o służebność prezydenta. Ja wiem to od zwykłych ludzi, którzy starają się w urzędzie załatwić jakieś swoje problemy, że na audiencję u pana prezydenta obecnie czeka się nawet 3 miesiące. I nie do końca jest wiadome, czy w ogóle na tę audiencję uda się dostać, bo nieraz w ostatniej chwili mieszkaniec jest przekierowywany do innej osoby. Co więcej, bardzo rzadko udaje mu się rzeczywiście ten problem w życzliwy sposób rozwiązać. Urząd stał się instytucją niedostępną dla Świdniczan, a to jest nienormalne. To urząd jest dla ludzi, a nie ludzie dla urzędu. A co z tymi środkami unijnymi, których jest za mało? Mamy odbudowany plac Jana Pawła II, mamy przebudowaną ulicę Kotlarską, mamy przepiękny plac Małgorzaty, Świętej Małgorzaty, mamy odbudowaną wieżę ratuszową i szereg innych zadań, które powstały dzięki środkom unijnym. Tak, mamy zaniedbaną infrastrukturę drogową, a proszę spojrzeć na Wałbrzych. Wałbrzych w tym roku pozyskał środków zewnętrznych tyle, że widzimy to wszyscy, 280 milionów. To są środki pozyskane przez prezydenta Szełemeja. Świdnica około 10. Można? Można. Trzeba się starać, trzeba wyszukiwać takie programy, trzeba przede wszystkim dbać o dobre relacje z tymi instytucjami, które później te środki rozdzielają, czyli z sejmikiem wojewódzkim, czyli z instytucjami pośredniczącymi w przydzielaniu środków. Trzeba uważnie śledzić programy i dobrze je pisać. I przede wszystkim, no mówię, starać się pozyskiwać jak najwięcej, bo przed nami czas, kiedy naprawdę miasto może wiele zyskać. Ostatnie wielkie pieniądze unijne idą do Polski. Trzeba koniecznie to wykorzystać. Wspomniane środki finansowe unijne i dobry przykład współpracy z sejmikiem to właśnie Centrum Przesiadkowe. Czemu to zadanie służy? Mamy piękny budynek o powierzchni ponad 1000 metrów. Bardzo dobrze, że znalazło tam siedzibę biuro zajmujące się opłatami w strefie płatnego parkowania. Natomiast poza tym ten budynek prócz poczekalni i toalety stoi niemalże pusty i kosztuje miasto 40 tysięcy miesięcznie, czego też nikt nie mówi głośno. Przywrócić gospodarkę mieszkaniową. Pisze pani w swoim programie, że MZN nie spełnia oczekiwań. Niszczy je to, co jest w rękach miasta, zła jest tam gospodarka finansowa, rośnie zadłużenie. Tu jest pomieszanie dwóch funkcji. Z jednej strony MZN występuje jako gospodarz mienia, które należy do miasta, którego miasto jest właścicielem.
I tu niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, z budżetu miasta trzeba wyasygnować większe środki, żeby nam nie rozpadły się w centrum na przykład zabytkowe kamienice, by nie odpadały nam elementy elewacji. To tym bezwzględnie trzeba się zająć. Natomiast druga funkcja, którą MZN pełni, to zarządca nieruchomości, zarządca wspólnot mieszkaniowych. Wszystko trafia do jednego worka i tu dzieją się też te właśnie nieprawidłowości, o których mówię. Wspólnoty, które płacą rzetelnie, które regulują swoje należności, de facto finansują mienie komunalne, co jest obowiązkiem miasta. Tak nie może być. To trzeba zdecydowanie rozdzielić i nie da się uniknąć większych nakładów, o co myśmy zresztą jako radni SLD postulowali, na remonty pustostanów, na stworzenie jakiegoś programu, który będzie pozwalał na dofinansowanie remontów elewacji zabytkowych kamienic. To jest bezwzględna oczywistość. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. W Świdnicy od lat nie buduje się mieszkań komunalnych. Wszystkie wspólnoty samorządowe, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, także w Stanach Zjednoczonych, istnieje system utrzymania mieszkań komunalnych. Nie wszystkie rodziny będzie stać na mieszkanie własnościowe, nie wszystkie tego chcą. I takie mieszkania budowane w nowoczesnych, energooszczędnych technologiach trzeba po prostu budować. No właśnie pisze pani o tym, że mieszkanie dla każdej rodziny. Brzmi to bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć populistycznie, ale tak naprawdę żadne miasto nie radzi sobie z tym problemem, żeby każdy oczekujący miał to mieszkanie. Po co pisać takie rzeczy w programie? Ale musimy sobie założyć jakiś cel i ku niemu dążyć. Pewnie, że nie jest to zadanie na rok, na dwa, czy nawet na cztery, ale jeśli nie zaczniemy tego realizować, no to nie będziemy szli do przodu. Pisze pani w tym programie nadal tak: poprawa stanu technicznego dróg, chodników, poprawa czystości i porządku w mieście, większe zaangażowanie Straży Miejskiej w tym zakresie, dbałość o tereny zielone, mniejsze, większe, przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielomieszkaniowe. To są takie rzeczywiste potrzeby, o których my prawie wszyscy wiemy. Właśnie ten proces, do którego doprowadził obecny prezydent, czyli wydatkowanie pieniędzy na rzeczy moim zdaniem niepotrzebne, tak zresztą też myśli wielu mieszkańców tego miasta, doprowadziło, że w takich sferach jak remonty bieżące ulic, chodników, jak utrzymanie zieleni, są zaniedbane, oszczędza się na nich pieniądze, z roku na rok tych pieniędzy jest realnie mniej. Więc po pierwsze odwróćmy proporcje, czyli zwiększajmy środki w związku z tym, że no jest taka potrzeba. Ale bardzo dobrym źródłem finansowania mogą być pieniądze z budżetu centralnego, które mogą gminy pozyskiwać za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Dla mnie takim wzorcem są Świebodzice czy Strzegom, które realizują w bardzo szerokim zakresie roboty publiczne, prace interwencyjne. Tam po kilkadziesiąt osób co miesiąc dba o czystość miasta. Przepraszam, w Świdnicy tak się nie dzieje? W Świdnicy tak się nie dzieje. Świdnica zatrudnia zaledwie 6 osób na prace interwencyjne, a gdzie Świdnica, gdzie Świebodzice, jeśli chodzi o wielkość. Ja uważam, że w tej chwili w Świdnicy powinno być takich osób 60. To ma nie tylko wymiar taki, że miasto będzie czystsze, bardziej zadbane. To ma również wymiar taki, że my wtedy autentycznie przeciwdziałamy bezrobociu, staramy się tych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, którzy nie mają kwalifikacji, my ich przywracamy, można powiedzieć, społeczeństwu. Oni zyskując pracę, zyskując dochody, zaczynają się naprawdę resocjalizować. I to jest bardzo dobry pomysł, by uaktywnić na przykład spółdzielnie socjalne. Można to robić we współpracy z firmami prywatnymi. Można, tylko trzeba chcieć. Trzeba znowu włożyć w to pracę. Pani radna, ponad 10 milionów dokładamy rocznie z naszego budżetu do oświaty. Jak chce pani zrealizować zadania, które sobie pani postawiła i o których to zadaniach pisze pani w swoim programie, nie zwiększając jeszcze bardziej tych kwot? I proszę o tych zadaniach powiedzieć. Nie wiem, czy nie trzeba zwiększyć tych kwot. Jeżeli miałabym do jakiejś sfery życia dołożyć, to właśnie oświata, edukacja. Tak, dlatego że dziecko jest naszą najlepszą inwestycją. To, co włożymy w dziecko, kiedy ono ma lat 5, 7, 12, to zaprocentuje nam w przyszłości. To jest lepsza inwestycja naprawdę niż wieża ratuszowa, niż centrum przesiadkowe. Ja uważam, że
opieką, wychowaniem i dobrą edukacją powinniśmy otaczać wszystkie dzieci, a szczególne środki kierować tam, gdzie jest problem. Czyli te szkoły, które zmagają się z jakimiś społecznymi problemami, gdzie jest dużo dzieci z rodzin, nie chcę używać słowa patologicznych, bo to czasami, chociaż takie rodziny oczywiście też w Świdnicy funkcjonują i im należy się szczególne wsparcie, a przede wszystkim dzieciom, ale tam, gdzie występują trudności, tam, gdzie dziecko można wesprzeć przez dodatkowe zajęcia, przez pomoc psychologa, przez pomoc pedagoga, tam należy to czynić. Ja też uważam, że szkoły powinny posiadać właściwe warunki materialne, czyli taką moją bolączką, taką moją zadrą w sercu są dwie szkoły w centrum miasta, czyli szkoła 105 i szkoła 315, które powinny być wyremontowane tak, żeby były prawdziwymi perłami, żeby te dzieci chodziły tam również z przyjemnością, a one są zaniedbane i takie trochę zapomniane. Chce Pani między innymi organizacji imprez, czy też ich kontynuacji, takich, które Pani zdaniem są wizytówką Świdnicy. Czy Kongres Regionów i Festiwal Reżyserii nie są takimi, czy będziecie Państwo je kontynuować, kiedy oczywiście wygracie wybory? Kongres Regionów to nie jest impreza kulturalna, to jest impreza PR-owska, która znowu ma promować prezydenta Wojciecha Murdzka. Co roku rankingi, o których nikt nie wie właściwie, jak są rozgrywane. Komisja oceniająca, do której należą poprzedni oceniający. To wygląda dość kuriozalnie, kiedy ci sami prezydenci co roku wręczają sobie nawzajem nagrody, tylko w jednym roku jest to miejsce trzecie, w drugim piąte, w kolejnym pierwsze. Naprawdę, czemu te rankingi służą? Niczemu. Świdnica nie ma z tego żadnej korzyści. Sam Kongres Regionów, w takiej wersji, w jakiej wymyślił to m.in. pan profesor, nieżyjący już pan profesor Kulesza, był rzeczą dobrą, bo rozmawiajmy o idei samorządności, uczmy się nawzajem, ale w Świdnicy doszło do wypaczenia. Poziom merytoryczny paneli ciągle spada, o tym mówią uczestnicy. Natomiast myślę, że taką rzeczą, która najbardziej jest negatywnie odbierana przez mieszkańców, to wieczorne bankiety samorządowców, o których wiadomo, że alkohol leje się tam strumieniami, i elitarne koncerty, na które zwykły mieszkaniec Świdnicy nie ma wstępu. Tak nie może być. Każdy może obejrzeć festiwal reżyserii. To nie jest festiwal reżyserii, to jest przegląd filmów. Ten festiwal z nazwy nie znajduje się w spisie, nie znajduje się w wykazie polskich festiwali filmowych. Proszę zauważyć jedną rzecz, żadne pisma branżowe, żadne branżowe portale nie piszą o tym festiwalu, po prostu jego ranga jest żadna. To które imprezy? Mamy świetne imprezy, mamy. Teraz, kolejna już impreza, Festiwal Okiem Młodych, znakomity festiwal filmów dokumentalnych tworzony przez młodych twórców, w tym roku już o charakterze międzynarodowym. Impreza, która zdecydowanie wymaga wsparcia i takie wsparcie w tym roku między innymi przyszło z Urzędu Marszałkowskiego. To jest impreza, która naprawdę może Świdnicy przynieść korzyści w formie bardzo dobrej promocji wśród młodych ludzi. Festiwal Bachowski, impreza o bardzo wysokim poziomie, skupiająca artystów najwyższej klasy z całego świata, impreza, która przyciąga ludzi z całego Dolnego Śląska. Noce jazzowe, na których oglądamy prawdziwe gwiazdy. To są te imprezy, o które trzeba dbać. Chciałabym też, aby Międzynarodowy Festiwal Fotografii Zestaw powrócił do kalendarza imprez świdnickich, by dni fotografii stały się znów takimi dniami fotografii, jak to było za czasów, gdy prowadził je pan Andrzej Protasiuk. To jest też impreza, która przynosiła chlubę i sławę Świdnicy w całej Polsce i w Czechach przede wszystkim, bo wielu artystów stamtąd przyjeżdżało, więc naprawdę mamy o co zadbać. Właśnie od tego trzeba zacząć, bo kultura to nie tylko konsumpcja tego, co nam się oferuje, chociaż oczywiście lubimy konsumować kulturę, ale kultura to też coś, co tworzymy. W Świdnicy powinniśmy większą dbałość okazać wobec tych, którzy chcą śpiewać, którzy chcą tańczyć,
którzy chcą malować i to nieważne, czy mają lat 5, czy mają lat 50, czy mają lat 85. Takie warunki powinny być stworzone. Mamy ku temu świetną bazę, mamy Świdnicki Ośrodek Kultury, mamy Klub Bolko, mamy Młodzieżowy Dom Kultury. Trzeba te placówki po prostu wesprzeć, bardziej je otworzyć dla takich ludzi, którzy chcą dać coś z siebie. Przejdźmy do sportu. Modernizacja basenów, czytelne stypendia dla zdolnej sportowej młodzieży, racjonalne finansowanie klubów sportowych. Co jest dzisiaj nie tak i z tymi stypendiami, czy z dofinansowaniem dla klubów? Na stypendia jest pieniędzy za mało i no, trzeba po prostu stworzyć program, który będzie co roku podobny. Nie uznaniowość, tylko zapewniamy środki dla wszystkich, którzy uprawiają sport. Amatorsko oczywiście, musimy określić, za jakie osiągnięcia te stypendia wręczamy i wspierać tę młodzież, bo jeżeli jest to młodzież, która już jeździ na zawody, potrzebuje bardziej profesjonalnego sprzętu, bardziej profesjonalnych butów, czy dresów, czy stroju do pływania, no to musi mieć takie wsparcie, bo oni też promują Świdnicę i robią wspaniałe rzeczy. Natomiast finansowanie klubów w tej chwili wygląda w ten sposób, że coraz mniejsze środki przeznaczane są na tak zwane konkursy, a coraz większe kluby uzyskują z działu pod tytułem promocja miasta, gdzie nie rozlicza się klubów w sposób szczegółowy i jest jeszcze jeden aspekt. Nie wszystkie kluby mogą o te pieniądze wystąpić, bo jeżeli ktoś prowadzi mały klub, który jeszcze nie ma osiągnięć, ćwiczy z dziećmi, które nie osiągają jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów, a przecież samo uprawianie sportu samo w sobie jest wartością, a niekoniecznie to, że się zdobywa medale, te kluby od tych pieniędzy są odcięte. Dla mnie miarą podstawową jest to, ile dzieci, ile młodzieży w danym klubie trenuje, jaką ilość godzin, ile potrzebują pomieszczeń, ile potrzebują godzin trenerskich. I według takiego klucza powinny być przyznawane środki. Nie znaczy to oczywiście, że przy dużych imprezach, które znów promują Świdnicę, nie ma być pieniędzy dodatkowych na pomoc w organizacji tego typu imprez. Dla przedsiębiorców z kolei ma Pani umiarkowane opłaty lokalne i wsparcie dla tych, które tworzą miejsca pracy. Czy dzisiaj nie ma takich rozwiązań na pewno? Z tymi ulgami to jest tak. Rozmawiam z przedsiębiorcami, rozmawiam z kupcami. Wielokrotnie zwracali się do pana prezydenta o pomoc, bo odczuwają w sposób bolesny skutki kryzysu. Obroty spadają, zyski maleją, a opłaty w Świdnicy rosną, bo w przedsiębiorców wprost uderzyły opłaty za strefę płatnego parkowania. Wszyscy, którzy posiadają własne lokale, odczuwają zwiększanie się podatku od nieruchomości. No, oprócz tego rosną ceny za media, więc tych obciążeń jest coraz więcej, zysków coraz mniej. Odpowiedź pana prezydenta: nie widzę podstaw. No więc ja pytam, dlaczego w takim razie widział pan prezydent podstawy, żeby udzielić takiej ulgi jednej szczególnej osobie w tym mieście, przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Joannie Gadzińskiej, która taką ulgę uzyskała w kwocie ponad 2000 zł. Osoba, która nie tylko prowadzi działalność gospodarczą, ale także uzyskuje pensję z tytułu pełnionej pracy w Dolnośląskim Urzędzie Pracy we Wrocławiu i otrzymuje także dietę radnej w wysokości około 2000 zł. miesięcznie. Pani jako radna nie może zapytać wprost o to pana pytaliśmy. Pan Adam Markiewicz złożył interpelację w tej sprawie. Dostał bardzo enigmatyczną odpowiedź, która właściwie nic nie wyjaśnia. Nie może być tak, że są przedsiębiorcy równi i równiejsi. Wszystkich musimy traktować podobną skalą. Trwa kolejny budżet obywatelski. Ludzie dostają to, czego chcą i bardzo dobrze, bo to jest ich miasto. Jak pani uczestniczy w tej wielomilionowej akcji? Ja już zagłosowałam. Nie chcę mówić o wszystkich zadaniach, bo każde jest słuszne. Powiem tylko o jednym, bo tu zadeklarowałam głośno swoje poparcie. Zagłosowałam za schroniskiem dla zwierząt. Natomiast jedna moja uwaga do budżetu obywatelskiego jest taka. Nie można wpisywać tam zadań, które są oczywistym obowiązkiem miasta. I tak na przykład cała sprawa dotycząca budowy parkingów w centrum, czy elewacja szkoły. O tym nie powinniśmy decydować w głosowaniu, bo to są zadania, które trzeba bezwzględnie wykonać.
Inne rzeczy, owszem, tak, te, które dotyczą może troszeczkę bardziej miękkich projektów, które nie zabezpieczają tych najbardziej żywotnych potrzeb mieszkańców. No ale parkingi to jest rzecz ewidentna, mamy ich ogromny deficyt i tu bez pytania w budżecie obywatelskim miasto powinno je realizować. Tym bardziej, że od wielu lat istnieje taki program, który pokazuje, gdzie możemy jeszcze tych miejsc trochę wygospodarować i jego się nie realizuje, niestety. Pani radna, a budżet obywatelski na półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi to przypadek? Nie, to oczywiście gra wyborcza i pokazywanie, popatrzcie mieszkańcy, dajemy wam prawo głosowania. Pytanie, jak traktowało się tych mieszkańców przez poprzednie 4, 8, 12 lat. Prezydent to nie wszystko. Pani radna, by był skuteczny, musi mieć ze sobą radę. Jaką grupą startujecie? W tych wyborach mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, tylko jedna osoba w danym okręgu będzie wchodziła do rady. Będzie ciężko, ale mam nadzieję, że i ciekawie. Moje ugrupowanie wystawia kandydatów na radnych prawie we wszystkich okręgach w mieście. Wystawiamy 10 osób do Rady Powiatu, pełną listę do Sejmiku Samorządowego. Tam pojawiają się nazwiska różne, bo zarówno wszyscy dotychczasowi radni, doświadczeni samorządowcy, jak i ludzie zupełnie nowi, ale ludzie młodzi, ludzie wykształceni, których udało nam się zachęcić, żeby próbowali swoich sił, jak i ludzie doświadczeni poprzez swoją pracę zawodową, szefowie zakładów przemysłowych, przedsiębiorcy. Myślę, że jest to ciekawa lista. Wybory na pewno będą ciekawe, a ich wynik, no cóż, zobaczymy 17 listopada. No właśnie, ta walka wyborcza już trwa. Jak mówimy, jest twarda, bo już dzisiaj Wojciech Murdzek zabrał poparcie Platformy Obywatelskiej Alicji Sinowskiej na swoją rzecz. Myśli pani, że wyborca ten platformiany da się przekonać do wspólnoty samorządowej i Wojciecha Murdzka? Wie pani co, ja swoich wyborców traktuję bardzo poważnie. I bardzo mnie razi, jeżeli ktoś inny traktuje mieszkańca, traktuje potencjalnego wyborcę jako człowieka, może ujmę to tak, o obniżonej wartości intelektualnej. Czyli osobę, której można łatwo zamieszać, którą można w pewien sposób zbałamucić, bo to jest bałamucenie wyborcy. Pan Murdzek od początku swojego istnienia w życiu publicznym wielokrotnie podkreślał, że jest osobą apolityczną, że jego ugrupowanie z polityką nie ma nic wspólnego. Tym działaniem w tej chwili udowodnił, że jest to nieprawda. Uciekł się do wszelkich metod, żeby uzyskać poparcie, szantażując pewnym układem w sejmiku. Ja nie bardzo w ten układ, ten hipotetyczny układ wierzę, no ale stało się jak się stało. Jest to sprawa Platformy, nie bardzo chcę to komentować. Jest mi przykro jako kobiecie, że moja konkurentka w taki sposób została potraktowana przez ugrupowanie, w którym jest od wielu lat, w którym bardzo aktywnie działała. I cieszę się, że Alicja Sinowska nie złożyła broni i że kandyduje. No, będziemy rywalizować oczywiście, ale ja uważam, że im więcej kobiet walka w polityce, z tym lepiej. Przyubicą, tak, to sama przyjemność. Tak, dokładnie. Myślę, że większość osób, które kandydują w ten sposób będą się zachowywać. Nie wierzę, że takimi metodami będzie działać wspólnota samorządowa, bo pokazuje przez te wszystkie lata, że czystość w polityce to nie jest ich główna cecha. Pani radna, trudno będzie wygrać samodzielnie. Jakie koalicje w przyszłości są dla pani do przyjęcia? Powiem tak, jak powiedział na ostatnim spotkaniu samorządowców w Warszawie przewodniczący SLD Leszek Miller. Każda opcja jest dobra, gdzie wystąpi wspólnota programów, gdzie nastąpi wspólnota wizji. Ja nie wyobrażam sobie tylko i wyłącznie koalicji z częścią, zaznaczam bardzo mocno, z częścią wspólnoty samorządowej. To jest ta grupa, która jest najściślej w tej chwili związana z obecnie współpracującym prezydentem. Wszelkie inne rozmowy, wszelkie inne koalicje dopuszczam. Dziękuję za tę rozmowę. Szanowni Państwo, Beata Moskal-Słaniewska była gościem Rozmowy Tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Beata Siłkowska-Seńków.